Cześć, tu McGuffin. Chłopiec swoim zachowaniem pokazywał wszystkim, gdzie znajduje się terrorysta, ale nikt nie zwracał na to uwagi. Dziś pokażę wam film amerykański, sensacyjny, pod tytułem Pasażer 57. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Charles Rain to znany brytyjski terrorysta, który zorganizował szereg zamachów, zabójstw i innych okrutnych przestępstw. Pomimo swojego przestępczego dossier nigdy nie został schwytany. Prawdą jest, że Charles to również artysta ucieczki, wykorzystujący swoją siłę i podstęp, aby unikać władz. W pierwszej scenie widzimy go w sali operacyjnej, otoczonego kilkoma lekarzami. Okazuje się, że Charles ma przejść procedurę całkowitej zmiany wyglądu twarzy. To już 10 raz, gdy zamierza to zrobić. Gdy główny lekarz pyta, czy potrzebuje znieczulenia, aby znieść ból, Charles odmawia, twierdząc, że lubi ból. Chce przejść przez operację, będąc zupełnie przytomnym. W międzyczasie przed budynkiem zebrało się kilku policjantów. Ktoś poinformował ich o miejscu pobytu Charlesa i są tutaj, aby wtargnąć do sali operacyjnej i wreszcie go schwycić. Ale zanim rozpoczną misję, główny policjant ostrzega wszystkich, że Charles to niebezpieczny zabójca, który jest zdolny do zabicia kilku mężczyzn samodzielnie. Po chwili powoli udają się na 13 piętro, gdzie ma odbyć się operacja. Niestety dla nich Charles jest dobrze przygotowany. Jak tylko policjanci wchodzą do pokoju, likwiduje głównego lekarza, unika gradobicia kul i biegnie korytarzem. Charles rozbije okno szklane i wyskakuje z budynku i pomimo swobodnego spadku z 13 piętra ląduje doskonale bez żadnych obrażeń. Nawet jest w stanie biec z pełną prędkością, jakby skakanie z budynku było jego specjalnością. Jednak niezależnie od tego, jak szybko biegnie, policjanci mają samochody i w końcu go osaczają. W ten sposób notoryczny Charles Rain zostaje wreszcie zatrzymany po 15 latach unikania schwytania. Następnie scena przenosi się na pokład samolotu, gdzie piękna stewardessa Marta sprawdza pasażerów jeden po drugim. Wszystko wydaje się iść gładko, kiedy nagle podejrzanie wyglądający facet wyciąga pistolet i bierze ją jako zakładniczkę. Grozi, że ją zabije, jeśli nie spełnią jego żądań. W odpowiedzi Marta z łatwością kopie go w nogę, dając wystarczająco dużo czasu sąsiadowi, aby odebrać mu broń. Potem wszyscy zaczynają klaskać i w końcu ujawnia, że cała sytuacja była tylko ćwiczeniem, aby szkolić stewardessy w samoobronie. Postać o podejrzanym wyglądzie to John Cutter, oznaczony żołnierz i emerytowany agent Secret Service, znany ze swojego stanowczego stanowiska w sprawie przestępstw na wysokim szczeblu. Po pewnym czasie pojawia się dyrektor Atlantic International Airlines, Sly Del Vecchio, i zabiera Johna. Wygląda na to, że obaj dobrze się znają. Sly prosi go, aby wrócił do biznesu i ponownie służył narodowi, ale John odmawia. Wspomina, że nie chce już ryzykować życia dla innych. Niemniej jednak Sly oferuje mu pracę jako szef jednostki antyterrorystycznej w Atlantic International Airlines. John zastanawia się przez chwilę i w końcu zgadza się, gdy mówią, że musi pracować tylko 2 razy w miesiącu. Gdzie indziej Charles jest eskortowany do swojej celi, gdzie czeka na niego adwokat. Ten ostatni ujawnia, że władze planują zabrać go do Kalifornii i stracić na krześle elektrycznym. Jedynym sposobem, aby tego uniknąć, jest to, że Charles może złożyć wniosek o niepoczytalność. Niestety notoryczny terrorysta nie przyjmuje dobrze sugestii i brutalnie atakuje adwokata, uderzając go o stół, twierdząc, że nie jest szalony. W następnej scenie widzimy rozebranego Johna medytującego i wspominającego swoją przeszłość. Film przenosi nas kilka lat wstecz, gdzie John i jego zmarła żona robią zakupy w sklepie spożywczym. Nagle pojawia się rabuś i próbuje ukraść pieniądze z kasy. Jako człowiek honoru John próbuje go zatrzymać, ale rabuś bierze jego żonę jako zakładniczkę. Wszyscy w sklepie się cofają, ale pomimo tego rabuś strzela do biednej kobiety. John ostatecznie go zabija, ale gdy wraca, aby sprawdzić swoją żonę, ta jest już martwa. Incydent ten tak go traumatyzuje, że rezygnuje z pracy specjalnego agenta i izoluje się przez kilka miesięcy. W teraźniejszości John przygotowuje się do pierwszego dnia pracy. Musi pozostać anonimowy i pilnować dużego samolotu Lockheed z prawie 200 pasażerami. John jest przydzielony do miejsca numer 57, stąd nazwa filmu. Przypadkowo na pokład wchodzi także Charles wraz z 2 agentami FBI, co wskazuje, że lot zmierza do Kalifornii. Jedną ze stewardesek jest Marta, a drugą piękna młoda dziewczyna o imieniu Sabrina. Tymczasem mały chłopiec widzi Charlesa i strzela w jego kierunku wyimaginowanym pistoletem. W odpowiedzi bezduszny zabójca udaje, że jest martwy, jednak gdy strzela do chłopca z powrotem, jego kajdanki zostają odsłonięte, co alarmuje pasażerów w jego pobliżu. Zaczynam się zastanawiać, czy lot jest bezpieczny, a Sabrina zapewnia ich, że nie ma się czego martwić. Po chwili dzwoni do podejrzanie wyglądającego pracownika na niższym pokładzie i prosi go o przysłanie specjalnej obsługi. Facet zgadza się i stawia metalową walizkę na oczekującą taskę. W międzyczasie John, podirytowany rozmownym sąsiadem, wstaje i kieruje się do toalety, aby mieć chwilę dla siebie. Gdy zamykają drzwi, Sabrina wyjmuje zawartość metalowej skrzynki. Okazuje się, że to pistolet. Następnie kieruje się w stronę 2 nieświadomych agentów FBI i strzela im w głowy, co przeraża wszystkich. Po odblokowaniu kajdanek przez Charlesa, trzech jego
grupa opryczników wychodzi ze swoich miejsc i grozi wszystkim, by zachowali milczenie. Tutaj ujawnia się, że Charles miał wszystko zaplanowane od samego początku, gdy dowiedział się, że agenci eskortują go komercyjnym samolotem. Natychmiast wybierają ludzi do jego porwania. W następnej scenie Charles kieruje się do kokpitu i zabije jednego z pilotów, aby dowiedzieć się, kto tu rządzi. Następnie ogłasza przez radio, że zamierzają zmienić kurs, a samolot został oficjalnie porwany. Jednak jeśli pasażerowie pozostaną spokojni i będą przestrzegać jego zasad, nie spotka ich nic złego. John, który wciąż jest w toalecie, podsłuchuje to wszystko i jest przerażony. Jakoś udaje mu się skontaktować przez pokładowy telefon samolotu ze swoim przyjacielem Sly. Następnie biegłym ruchem obezwładnia jednego z porywaczy i zabiera jego broń oraz używa go jako tarczy, aby stanąć do konfrontacji z Charlesem. Ten ostatni również chwyta Martę, tworząc intensywną konfrontację między nimi. Jednak Charles wkrótce puszcza stewardessę i strzela do niewinnego mężczyzny, aby udowodnić swoje racje. Następnie strzela w stronę Johna, przypadkowo zabije jednego ze swoich pomocników. Wykorzystując zamieszanie, John i Marta uciekają stamtąd, wchodzą do winny i zjeżdżają nią aż do ładowni. Tam natykają się na podejrzanego faceta sprzed momentu i pytają go, czy wie cokolwiek o porywaczach. Człowiek udaje zdziwienie, ale w odpowiednim momencie wyciąga nóż i próbuje zaatakować Johna. Dwójka angażuje się w intensywną walkę, a na końcu naszemu bohaterowi udaje się znokautować złoczyńcę imponującym kopnięciem. Po związaniu go, Marta i John udają się do sekcji awaryjki samolotu, gdzie ten ostatni proponuje, aby opróżnić całe paliwo i wymusili awaryjne lądowanie. Marta stanowczo sprzeciwia się temu pomysłowi, twierdząc, że to łatwo, mogłoby skończyć się katastrofą. Jednak kiedy John wyjaśnia, że to ich jedyny sposób, ono pozwala mu kontynuować. Kiedy paliwo jest prawie puste, dwójka kieruje się w stronę podwozia, ponieważ jest to najlepsze miejsce do wyskoczenia z samolotu bez odniesienia wielu obrażeń. Na szczęście, plan się udaje i gdy Charles dowiaduje się, że paliwo się kończy, prosi pilotów o dokonanie awaryjnego lądowania na najbliższym lotnisku. Tymczasem w siedzibie Atlantic International Sly i jego przełożeni ludzie dowiadują się, że porwany samolot przygotowuje się do lądowania na małym pasie w Lake Lucille w Luizjanie. Dlatego, nie tracąc czasu, Sly wsiada do helikoptera i kieruje się w tamtą lokalizację. W innym miejscu John i Marta czekają na lądowanie samolotu, aby móc z niego wyskoczyć. Kilka chwil później samolot w końcu zatrzymuje się, a gdy dwójka chce skoczyć, jeden z porywaczy jest zaskoczeni ich atakuje. John zostaje wyrzucony z samolotu, podczas gdy Marta znów zostaje zakładniczką. Na miejscu pojawiają się dwaj policjanci i natychmiast aresztują Johna, pomimo jego prób udowodnienia, że był szefem ochrony na pokładzie. W miarę jak go odprowadzają Charles, nawiązuje kontakt z wieżą kontroli, a główny szeryf, pan Biggs, odpowiada mu: Charles, natychmiast przedstawia swoje żądania, żeby samolot został zatankowany w ciągu 10 minut. W zamian obiecuje uwolnić 100 pasażerów. Kiedy szeryf odmawia akceptacji umowy, Charles zabija 5 pasażerów, by złożyć oświadczenie. To przeraża pana Biggsa, który w końcu daje zielone światło do tankowania samolotu. Po pewnym czasie John zostaje przeprowadzony do wieży kontroli, a nawet pan Biggs myśli, że jest jednym z bandytów. Jego wątpliwości zostają wreszcie potwierdzone, gdy przebiegły Charles dzwoni do niego ponownie. Kłamie, że John to jeden z jego ludzi, który uciekł po zdradzie. Słysząc to, pan Biggs rozkazuje swoim funkcjonariuszom zamknąć Johna w piwnicy, ale ten imponująco walczy z nimi, chwyta policyjny motocykl i kieruje się na pas startowy. Tymczasem po zatankowaniu samolotu Charles uwolni 100 pasażerów, zgodnie z obietnicą. Jednak korzystając z zamieszania wymyka się również z podejrzanym facetem oraz jedną osobą. Trzej z nich udają się na pobliski jarmark. Na wieży kontrolnej FBI w końcu pojawia się i prosi pana Biggsa o pełną relację z sytuacji. Kiedy szef wspomina, że złapali pobliżona Johna Cattera, główny agent się wścieka i ostatecznie ujawnia, że John jest jednym z nich. Gdzie indziej na jarmarku Charles i jego ludzie są skrycie śledzeni przez Johna, który wciąż uparcie próbuje ich schwytać. Niestety zostaje zdemaskowany, a jeden z porywaczy próbuje go zastrzelić, ale chybia. Niewinna osoba zostaje trafiona kulą, co powoduje pełen zamęt. W międzyczasie John wchodzi na diabelski młyn, a jeden z porywaczy podąża za nim. Dwójka wdaje się w małą szarpaninę, która kończy się tym, że mężczyzna zostaje zrzucony z diabelskiego młyna, co powoduje jego natychmiastową śmierć. Po tym John skacze na niczego nieświadomego Charlesa i ostatecznie go obezwładnia. Gdy FBI i lokalni funkcjonariusze zabierają go, przybywa także Sly DeVaccio i gratuluje przyjacielowi skutecznego uporania się z terrorystą. Jednak niewiele wtedy wiedzieli, że problem jeszcze się nie skończył. Charles grozi funkcjonariuszom, że jeśli go nie wypuszczą, jego ludzie w samolocie zaczną zabijać pasażerów jeden po drugim. Wściekły John próbuje z nim negocjować, ale bezskutecznie. Tak więc, nie mając innych opcji, FBI i inni urzędnicy decydują się wypuścić Charlesa z powrotem do samolotu. Mają jednak pomysł. Wyślą snajperów na szczyt pobliskiego budynku i gdy tylko Charles i inni porywacze pojawią się w zasięgu wzroku, zostaną zastrzeleni. John zostaje poproszony o dowodzenie całą misją. W następnej scenie dwóch agentów FBI prowadzi Charlesa do samolotu, ale gdy mają wejść, snajperzy zaczynają strzelać do nich.
Okazuje się, że podejrzanie wyglądający gość sprzed chwili zabił pierwotnych snajperów i teraz strzela do wszystkich agentów FBI. Wkrótce rozpoczyna się strzelanina między porywaczami a agentami, która kończy się kilkoma ofiarami, w tym podejrzanym mężczyzną. Samolot zaczyna również oddalać się, ale John nie zamierza łatwo się poddać. Wsiada razem ze Sly'em do samochodu pana Biggs'a i prosi go o pościg za samolotem. Pomysł polega na złapaniu się chowanego podwozia i wejściu do samolotu przez nią, chociaż wyczyn ten jest niezwykle niebezpieczny. Dla pana Cattera to pestka. On bez trudu trzyma się podwozia, jakby to była dla niego codzienna czynność. Gdy już jest w środku, udaje się do ładowni i zabije jednego z porywaczy. Następnie podkrada się do Sabriny od tyłu i obezwładnia ją. Teraz jedynym pozostałym porywaczem jest Charles. Zanim jednak staną twarzą w twarz John, udaje się do kokpitu i prosi pasażerów o zmianę kursu oraz powrót na lotnisko w Lake Lucille. Potem rozpoczyna się ostateczne starcie. Pomimo, że John jest wyszkolonym wojownikiem, Charles dorównuje mu. Strzały w ich walce powodują rozbicie jednego z okien, co skutkuje utratą ciśnienia powietrza w samolocie. Główne drzwi również wypadają, a Marta, która stała tuż obok nich, została zawieszona na końcu. Na szczęście John działa szybko i zabiera Charlesa przy rozbitym wyjściu. Obydwie wymieniają kilka ostatnich ciosów, a na końcu John zwycięża, wykopując terrorystę z samolotu. Umiera, a szaleństwo w końcu się kończy. Wszyscy pasażerowie świętują, robiąc dziwne ruchy. John kontaktuje się następnie z przełożonymi na wieży kontroli i informuje ich, że udało mu się zlikwidować Charlesa, co sprawia, że wszyscy cieszą się z radości. W ostatniej scenie samolot w końcu ląduje, a wszyscy pasażerowie są eskortowani do bezpiecznego miejsca. John, znudzony całym zamieszaniem, nawet nie zwraca uwagi na reporterów i po prostu odchodzi ze swoją nową dziewczyną, Martą. Film kończy się, gdy Sly rozmawia z reporterami i dumnie mówi, że był odpowiedzialny za całą operację. Subskrybujcie, by oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, by wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.